Cześć, tu Dorota z Cudne Nienudne. Mam dziś dla Was mały projekcik miksmediowy, który zrobiłam z bardzo dużej ilości śmieciuszków, czyli takich rzeczy, które są odpadem albo zostały mi niewykorzystane z innych projektów. Wykorzystałam tablicę malarską. Tablica malarska to taka uproszczona wersja Blade Ramu. Nie ma tego drewienka pod spodem, czyli jest to tylko tektura opięta na płótnie. Nie interesuję się teraz, czy ta tablica była wcześniej zagruntowana, ponieważ po nałożeniu tekstury będę dalej nakładać co najmniej jedną warstwę gesso. Wykorzystuję tutaj kawałki podartego drelicha ze starej torby na zakupy, która była już bardzo poplamiona. Mam również tasiemki parciane, które zostały mi z tworzenia Exploding Boxa w takim morskim klimacie i akurat znalazły tutaj zastosowanie. Staram się, aby te kawałki tkaniny były podarte z postrzępionymi krawędziami, z odstającymi niteczkami, po to, aby ta teksturka była bardziej ciekawa. Wykorzystuję również kawałki koronki i giepiury, na które nie miałam pomysłu w innych projektach. Staram się, aby tkanina była dość dobrze przesączona żel medium. Niteczki, jakie zostały mi z darcia drelicha, również tutaj przyklejam, dlatego żeby ta teksturka była ciekawa. Kompozycję układam sobie w kształcie takiej literki, takiego krzyża z jednym dłuższym ramieniem, bo wiem, że w taki sposób będę chciała poprowadzić elementy, konstrukcję z elementów metalowych na tej tablicy. Również mulina znalazła tutaj zastosowanie. Bardzo dawno już nie haftowałam, więc pomyślałam, a co tam, wykorzystam ją do projektu miksmediowego. Kawałki łańcuszka również znajdują tutaj zastosowanie. Łańcuszek bardzo, bardzo zasuplony. Nie wiedziałam, jak go tutaj rozplątać, więc postanowiłam go po prostu zmediować. Całość bardzo dobrze zagruntowuję białym gesso. Oszczędzę Wam widoku procesu przechodzenia przez gruntowanie całej tablicy. Teraz przyklejam kawałki starej książki. Przyklejam je również na żel medium, natomiast dobrze byłoby przykleić na bardziej wodną, bardziej wodnistą, wodniste medium, na przykład na klej do dekupażu, po to, aby ten papier bardziej się przesączył. Żel medium powoduje to, że te karteczki trochę mi odstawały, mimo że tego żelu nakładałam sporo. Oczywiście później po nałożeniu kolejnych warstw mediów już tego nie było widać, ale myślę, że następnym razem przyklejałabym na klej do dekupażu. Oczywiście mogłam wcześniej też te kartki namoczyć, więc nie miałabym wówczas takiego problemu z żel medium. Staram się odrywać marginesy po to, żeby tylko tekst był widoczny na teksturce. Nakładam teraz pastę żelową z mikrokulkami. Ona daje taką fajną teksturkę. Gdzieniegdzie oczywiście tylko ją nałożyłam bez stosowania jakiegoś szablonu. I teraz nakładam również gdzieniegdzie pastę teksturalną, zwykłą, białą. Tylko staram się, aby to było nieco inne miejsca niż w które nakładałam tą pastę z mikrokulkami. Odkładam pracę do wyschnięcia. Po tym, jak ona wyschła, znowu całość gesuję, natomiast już nie tak solidnie jak za pierwszym razem. Staram się tam, gdzie nałożyłam gesso na tekst, przetrzeć
je mokrą chusteczką, po to, aby ten tekst był bardziej widoczny, czyli tylko naprawdę bardzo cieniutka warstwa gesso na tekst. Natomiast na resztę teksturki mogę nałożyć grubszą warstwę tego gesso. Teraz stosuję mgiełki od Lindis. Mgiełki stosuję, znaczy nie, to nie muszą być koniecznie mgiełki. To mogła być bardzo, bardzo rozwodniona farba. Chodzi o to tylko, aby dotrzeć nimi w te zakamarki teksturki, do których trudno byłoby dotrzeć pędzlem albo bardzo skondensowaną farbą. Dlatego tutaj użyłam bardziej wodnych, rozwodnionych farbek. W miejscu, gdzie będzie główna kompozycja, robię sobie już cień, właśnie czarną mgiełką, po to, aby później nie wjeżdżać pędzelkiem pod tą kompozycję. Użyłam tutaj jako głównego elementu kompozycji starych nożyczek. Niestety nie wiem, do czego wcześniej służyły. Okręciłam je troszkę drucikiem miedzianym, takim, którym często się stosuje do biżuterii, do wire wrapping. Mocuję nożyczki na stary pędzel, którego już nie chciało mi się reaktywować. Włosie było zbyt twarde i pomiędzy nimi zbyt dużo farby akrylowej, która wiadomo zabija bardzo często pędzle. Całość mocuję na żel medium, natomiast no, właściwością żel medium jest to, że ono bardzo długo wiąże, potrafi wiązać do 24 godzin. W związku z tym ta cała kompozycja będzie się niestety wciąż ruszać, aż to nie zastygnie. Jednym z moich elementów będą tekturowe skrzydełka, które tutaj co chwilę będę przymierzać, kokosząc się z tą kompozycją. Natomiast nie będę ich teraz przyklejać. Po pierwsze po to, aby nie namoczyć ich zbytnio mediami i żeby się nie rozpadły od tych mediów. Po drugie, chciałabym je przykleić w miarę na końcu, aby uspójnić kolor, jaki będzie na reszcie kompozycji, przenosząc go też na te skrzydełka. Zasada budowania kompozycji jest taka sama jak w przypadku karteczki, layoutu czy jakiegokolwiek innego projektu, czyli blisko głównego elementu są duże elementy dodatkowe, a im dalej tego głównego elementu, tym przyklejamy czy też malujemy inne, mniejsze elementy. Oczywiście dystansuje się taki projekt tak samo jak każdy inny. Ja tutaj stosuję kawałki birmaty, kawałki, resztki jakichś HDF-ów, czy też kawałki kartonu. Wykorzystuję tutaj zarówno taki złom zegarkowy, jak i złom biżuteryjny. On ma już po części swoją własną rdzę, natomiast tutaj montuję też elementy srebrne, w związku z tym i tak za chwilę będę całość gesować po to, aby wszystkie elementy miały jeden spójny kolor bazowy. Jak widzicie, troszkę kokoszenia tutaj z kompozycją jest, jak to zawsze u mnie. Natomiast no tutaj trochę sytuację utrudnia to, że żel medium no wciąż się rusza. Znaczy też elementy przyklejone na żel medium wciąż się ruszają.
więc ta kompozycja po prostu nie jest stabilna. Tam po prawej stronie nożyczek nawet przykleiłam takie haczyki do wieszania obrazków. Po prostu wszystko się przyda, aby zbudować kompozycję. Oczywiście, o ile nie potrzebujecie obrazka. Wykorzystuję też stare, czy się stare nie, tylko wykorzystuję też elementy, które nie użyłam do innych projektów, bo już było dla mnie za dużo przy innych kompozycjach, więc mam też taki specjalny koszyczek, do którego wrzucam takie elementy, czy zagesowane, czy po prostu odcięte, połówki jakichś metali, czy też nieudane odlewy z żywicy. Takie śmieciuszki, które właśnie fajnie wykorzystuje się do takich projektów mediowych, gdyż bardzo często są elementem dystansu, czyli że coś tam wystaje, ale to niekoniecznie musi być ładne. Poza tym za chwilę będę nakładała teksturę z pasty, która ma imitować rdzę. Ona jest taką pastą jak gdyby piaskową, takie błocko jakby. W związku z tym ona też przykryje niedoskonałości tych elementów. Jako punkt centralny nakleiłam też mały trybik, natomiast za chwilę zobaczycie, że jednak ten trybik oderwałam i przykleiłam jako punkt centralny dużą metalową ważkę. Całość kompozycji zagruntowałam białym gesem, natomiast tylko te elementy, które przykleiłam. Poczekałam, aż żel medium wyschnie i dopiero wtedy zabrałam się za gesowanie kompozycji. Starałam się gesem nie wjeżdżać już na teksturę, którą miałam wcześniej zrobioną, po to, aby nie przykrywać jej dalszą teksturką. Stosuję teraz pastę do efektu rdzy. Stosuję pastę od Seart i z Vivy. Najpierw robię cień taką ciemnobrązową farbką z pastą z Seartu. Wjeżdżam wszędzie, we wszystkie zakamarki, elementy, bo najgorsze co może być, to jak będzie nam wydzierało gdzieś na ciemnym projekcie coś białego albo srebrnego, a przecież to wszystko ma być stare i zardzewiałe. Oblatuję sobie tym cieniem całą kompozycję, natomiast uwzględniając też, że kolejne warstwy, które pną się do góry, one również ten cień rzucają, w związku z tym gdzieniegdzie pomiędzy warstwami również ten cień dokładam. To jest bardzo napigmentowana pasta, w związku z tym po prostu kryje świetnie. Mam dwa odcienie pasty z Vivy do efektu rdzy. Jeden taka siena palona, którą właśnie używam, a druga będzie taka bardziej pomarańczowa. Zasadę, którą stosuję, to jest taka, że im dalej punktu centralnego, czyli u mnie tej ważki, to kolory są ciemniejsze, a im bliżej ważki, będą to kolory bardziej intensywne. To też powoduje, że stanie się taki efekt 3D. Mimo że minęło już co najmniej 12 godzin od przyklejenia kompozycji,
Jeszcze niektóre elementy się ruszają, żel medium jeszcze nie związało. W związku z tym tutaj zobaczycie co chwilę, że coś jeszcze muszę dokleić albo przytrzymać, żeby się złapało. Staram się nałożyć tę pastę dość dobrze, po to, aby już więcej do cienia nie wracać. Teraz ożywiam kolor tą pastą w kolorze pomarańczowym, taką już typowo rdzawą. Pasty też są zwiwy dobrze napigmentowane, nie trzeba poprawiać dwa razy i mają też taką właśnie strukturę jakby wymieszaną z piaskiem czy z tym proszkiem 3D. Chciałabym, żeby mi się troszkę ta pasta porozlewała na teksturkę, żeby był taki efekt spójności. W związku z tym troszkę ją rozwodniłam. Teraz pasta też z Siartu do efektu patyny. To jest taka bardzo, bardzo gęsta pasta w kolorze złamanej bieli, która świetnie odkrywa całą teksturę. Po co ją teraz stosuję? A po to, aby poprzez rozbielanie tych elementów bardziej wyraziste stały się kolory, jakie będę teraz nakładać. A nakładam teraz liquid akrylik od Finabar w kolorze Tiger Orange. Bardzo mocny kolor, który również jest nieco błyszczący. Rozwodniłam go takim specjalnym medium do liquidów, które powoduje, że kolor zostaje cały czas taki bardzo intensywny. Dotychczas rozwadniałam liquidy wodą, a to powodowało niestety, że one stawały się mniej intensywne, takie naprawdę bardzo rozwodnione, a to medium powoduje, że one nadal mają taki fajny, mocny kolor. Przenoszę troszkę tego koloru pomarańczowego też na teksturę. W związku z tym, że ten liquid powoduje, że nieco się błyszczy projekt, na pewno będę go później matowić, zarówno farbami akrylowymi, jak i jeszcze gesem. Teraz robię taką miksturkę z żel medium, z czarnego gesso, z kuleczkami oraz z proszkiem 3D. Zrobi się teraz taka papka, którą będę zaklejać wszelkie niedoskonałości tego projektu. Czyli jeśli gdzieś za bardzo mi odstaje jakiś element i mam dziurę, którą chciałabym zalepić, no to jest właśnie ten moment, żeby tą miksturką sobie takie niedoskonałości pozaklejać. To oczywiście też powoduje taki efekt postarzenia. Jak ja to mówię, purchli. Miksturka miała kolor czarny, w związku z tym trzeba ją poprawić ponownie do koloru rdzawego. W związku z tym ponownie wyjęłam pastę w rdzawym kolorze, w kolorze takim pomarańczowym zwiwem. Będę teraz barwić trzema farbkami akrylowymi od 13 Arts. One są bardzo malutkie, bardzo kompaktowe i bardzo napigmentowane. Wyjęłam sobie farbki w kolorze czerwonym, pomarańczowym i żółtym i stosuję tę samą zasadę co wcześniej. Czyli im dalej kompozycji, im dalej punktu centralnego, czyli tej ważki, tym ciemniejsze kolory. W związku z tym czerwony rozkładam najbardziej, mniej pomarańczowy, a najmniej kolor żółty. I kolor żółty koncentruję tylko właśnie w okolicach samej ważki. Stosuję metodę prawie suchego pędzelka, po to tylko, aby podkreślić teksturę. To samo robię teraz z pastą
do efektu patyny, gdyż chciałabym bardziej tą kompozycję ożywić. Tam, gdzie za bardzo potraktowałam pastą, poprawiam znowu farbką akrylową. Chcę, aby najbardziej odznaczał mi się punkt centralny, a reszta, aby zlewała się z tłem. Zarówno skrzydełka z tektury, jak i napis postarzam sobie nieco tuszem Distress. Natomiast będę też brudzić je za chwilę farbkami, po to, aby nie były one tak kontrastowe od reszty kompozycji. Czyli za chwilę będę też je rdzawić i patynować. Skrzydełka przyklejam na dystansik, to dalsze skrzydełko bliżej tablicy, czyli tła, będzie oddalone o kilka dystansów od tego wyżej skrzydełka, właśnie też po to, aby uzyskać efekt 3D. W związku z tym, że złomki mają różną wysokość, trzeba tak nałożyć dystanse, aby skrzydełka złapały równy poziom, czyli żeby nie chwiały się, nie chybotały, bo bardzo często łapie się za te skrzydełka i wtedy, a zwłaszcza jak one odstają poza tablicę i po prostu mogłyby się złamać. Teraz brudzę sobie troszkę skrzydełka, dokładam cienia i troszkę brudzę napis rozwodnioną farbką akrylową brązową. Rozjaśniam nieco żółtą farbką. Tylko sam punkt centralny. Teraz troszkę patyny w dwóch kolorach wosku, w zieleni i w niebieskim kolorze. Im dalej oczywiście niebieski, im bliżej bardziej zielony, czyli znowu stosuję tą samą zasadę, że jaśniejsze kolory bliżej punktu centralnego. Teraz splash białą farbką. Za chwilę będę przyklejać również mikrokulki i brokat, żeby coś tam się świeciło i było jasne. Mam nadzieję, że tutorial Wam się spodobał i że zachęciłam Was do tworzenia projektów mixmediowych właśnie z użyciem śmieciuszków. Twórczego dnia, kochani.